Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Częstny z Maluma Bike. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę przy zakładaniu sterów. Będzie to poradnik czysto taki techniczny, na co powinniście patrzeć, bo tutaj każdy błąd będzie miał znaczenie przy płynności sterów. Jeżeli nie będziecie stosować się do uwag, no to niestety stery nie będą chodziły tak płynnie, jakby mogły się poruszać. A więc zapraszam na odcinek. Pierwszą rzeczą, jaką zawsze robimy przy sterach, jest to wbijanie dolnej bieżni sterów. I ona ma bardzo ogromne znaczenie. Musi być wbita bardzo równo. Jeżeli tutaj nastąpi jakaś krzywizna, odchylenie od pionu, no to będziemy mieli taki problem, że w którejś pozycji stery będą w miarę proste i łożyska tutaj będą się poruszały, ale w niektórych momentach, tam gdzie będzie krzywo, czyli powiedzmy wyżej, łożysko będzie zacinało się, no i będzie blokowało nam kierownicę. Ma to też szczególny wpływ na bezpieczeństwo, bo jeżeli byśmy jechali na rowerze bez rąk, to brak luźnego poruszania się tutaj sterów może spowodować nasz upadek, bo przy jeżdżeniu bez rąk kierujemy balansem ciała, ale gdybyśmy lekko zabalansowali i po prostu widelec nam nie wróciłby do pozycji 0, no to mamy gwarantowany upadek. Więc moim zdaniem jest to najważniejsza część sterów, która zawsze, ale to zawsze powinna być równiuśka. Następną rzeczą są to bieżnie sterowe lub miski sterowe. Tutaj one też powinny być wbite równo, bo one albo w nich pracuje łożysko, albo po nich jeździ i tutaj bieżnia taka sterowa wbijana na górze, no ma takie samo znaczenie jak dolna bieżnia sterowa, która jest już na widelcu. Więc równe wsunięcie w ramę tych obydwu rzeczy ma ogromne znaczenie, bo w nich pracują łożyska i nie mogą one się w żaden sposób zacinać. Następną rzeczą, którą trzeba zrobić koniecznie, jest nasmarowanie wszystkich elementów stera, które będą pracowały. Najlepiej tutaj posmarować smarami jakimkolwiek łożyskowymi, dzięki którym te łożyska będą płynnie pracowały. Wiele jest problemów w sterach, gdzie nieodpowiednio zostało to nasmarowane zbyt słabo, no i te łożyska nie mają takiej wydajności, jakiej by powinny mieć. A więc kapka smaru we wszystkich częściach na pewno nie zaszkodzi, a smarując wszystkie części, które będą pracowały, na pewno nie pożałujemy i stery będą chodziły bardzo płynnie. Ostatnią rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę, jest prawidłowe skontrowanie sterów. Zbyt lekkie dokręcenie góry sterów będzie powodowało to, że widelec będzie zbyt luźno osadzony i po prostu machał się w sterach. Będzie to widoczne na wybojach, gdy po prostu widelec będzie wtedy mocniej pracować, no i zacznie tutaj nam podskakiwać, co ewidentnie będzie wskazywało, że mamy ogromny luz w sterach i trzeba będzie to po prostu dokręcić. Zbyt mocne dokręcanie natomiast będzie powodowało to, że stery będą się kręciły tutaj z bardzo dużym oporem, a w skrajnych przypadkach, gdy ktoś dokręci bardzo, bardzo mocno, no to może uszkodzić stery i takie całe stery będą do wymiany, a bardziej ich łożyska, które po prostu zostaną zmiażdżone. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że bardzo pomogłem i będziecie mogli sobie prawidłowo skręcić stery samodzielnie, zważając na to, by to wszystko prawidłowo zrobić. Tymczasem to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!